Akcja. Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj idziemy na spacer razem z Simonką, Ontario, Hakusią i kamerzystką Anią. Siemanko. Tak, idziemy na spacerek nad jezioro, o ile można tak powiedzieć, bo to w sumie stara kopalnia i wiecie, tam takie ładne jeziorko niebieskie jest. Więc jeśli zostaniecie, to zobaczycie. Na razie Hakuś wyczyszczona już jest przez Anię. A Simonka dalej z Ontario się tam męczy. Weź się pokaż. Proszę bardzo. Bo Simonka to musi 100 lat czyścić Ontario. Chcesz wyczesać jego pięknie kłączący się ogon? Nie, bo dziękuję. Ja tutaj Hakusie ten mam. Hakuś ma fajny ogon pod tym względem, bo się fajnie rozczesuje. W ogóle patrzcie na to. To jest rozmiar kop. A wygląda jak full, nie? Pondro. A ma Hakuś też taki kantar, tylko że żółty. Rozmiar kop z innej firmy. No i pasuje na nią, także ja nie wiem, o co chodzi z tymi rozmiarówkami. Ale oczywiście, moi drodzy, będziemy zakładać kantar z siodla ręki. Taki, proszę bardzo. I lina z JNBT. Także koniu, nie drap się. Także no. Dobra, jeszcze coś nagramy w trakcie, nie? Bo długa droga. Długa droga przed nami. Koniu, co ty robisz? To już wzięłaś. Patrz, ja w ogóle patrz, jak sykorek zrywa. Skubana. Dobre? A ciekaw, z jakiego to drzewa jest, nie? Że ona je to. A tam idzie obczaić. Zobaczcie, moi drodzy. My już wyruszyliśmy w drogę. Hakuś idzie pierwsza luzem. Do momentu oczywiście. Bo jak będzie rzepak już, to będę ją trzymać. Żeby nie było, że niszczy rolnikowi uprawy. Tutaj ale, Ania, pomachaj Ania, ale kamerzystka. Jakby, skąd oni mogą wiedzieć, że to nie jest albo nasze pole, albo nam nie pozwolili? No tak, no. Ale widzisz, człowiek lepiej, zawsze się przyczepi. Ale lepiej już, no. Do wszystkiego, nawet się przyczepiłem, że... Oni te drzewo obgryźli, te małe takie, patrz. Zobaczcie tam, te drzewo. No, ten pałok. Tak, to jest drzewko. Ono nie rosło, ma. Ono chciało żyć, a one je skatowały. Chodźmy. Super, weź tu nagrywaj swojego horsa. O, zobaczcie, jakie ładne ochry ma. Piękności. No i na trawkę, pary. A zobaczcie, jakie ma buty Ontario. Fajne, co? Ać. Dawaj, giermek. Dawaj. To się kameruje. Koniu! Dawaj! Super. Dobry koń! Super. Daj. Dobry. Oj, proszę bardzo. Hakuś w swoim żywiole. Bo się zna się, co? Dawaj, koń. Idź naprzód. Idź. Idź, giermek. No idź, koniu. O nie, ochraniacze rip będą. Ochraniacze rip będą, co, koniu? Tak. No wiadomo. Jak tam przeczucia Simonka? Co są? Przeczucia. I na jaki temat? Albo emocje. Może idziemy na spacer ten. Jaki spacer? To jest rajd, mini rajd. Rajd, no w sumie idziemy tam daleko. No nie widać teraz. Ale Pakuś widać. Daj koń. Idźmy. Biegniemy, szybko. Szybko gonią nas. Dała się wkręcić. Ha! Naiwna. Dobra, żartowałam, koniu nikogo nie ma. Nikt nas nie goni. Skapłaś się, nie? Aniu!
Akuś podziwia widoki. Dobra, no. Koniu, co powiesz? Ja co czas Akusia nagrywam. Tutaj nagramy, proszę Państwa, ludzi teraz. Ania, kleszczy. Kałeżyska. Tutaj Simonka się trzepie od kleszczy. Już dwa miałam. Też dwa, jeden taki brązowy, jeden czarny. Tak, tak. Ja się popsikałam, nie mam. No to czego nas nie popsikałaś? Moc twint. Ale trwał. No ona to ma moc. Ej, ej, ej. No biegnij se tam. Ale patrz, kolej. To... No ona ma takie fazy. Ona ma takie fazy, jak poczuje. O, wolnym koniem, patrzcie, patrzcie. O, ogon do góry. Ogon do góry i ogier. Koniu. Koniu, hej ho! Coś zobaczymy. No ty, ogier! Kup klacz, będzie fajnie. Nie, nie kupuj ogiera. Bo ogier to bardzo napalony, nie? Ogor! 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 Ogier, dobra, przyjął. Ogra nie kupuj. Nie kupuj ogra, o. O, proszę, ogier, hej! Co ona zrobiła? Ja pierdziele, koniu! Zostaw! Ty nie jesteś ogierem! Nie! Nie! Nie, nie jesteś ogierem. No i mnie to nie interesuje. Ja już cię łapię, idziemy na uwiązie. Nie jesteś ogierem. Nup! Nie ma, nie ma, skończyło się. Skończyło się, koniu. No, skończyło się. No. No tak, tak. Patrzcie, moi drodzy, w rzepaku idziemy. Jak coś, już się nie martwcie, bo idziemy drogą. Koniki nie niszczą rzepaku, spokojnie. Tylko sobie zrywają trochę, żeby sobie pojeść. No. I to niszczy. I tak idziemy. Jesteśmy już prawie w połowie drogi. Tutaj mamy ścieżkę rowerową, zaraz będziemy koniu zjeżdżać. Trzymaj kamerę. Idziemy na ścieżkę rowerową, a potem przejdziemy przez drogę główną. Przez taką wieś, miasto, nie, to wieś, nie? Wieś. Czadrów to wieś, dobra. Ty co zdradzasz tajne informacje, potem widzowie będą nas szukać. Tutaj mamy drogę rowerową, nic nie jedzie. Idziemy. Prosto. Prosto. Ale patrz, dosłownie prosto, bo tam widać te skały. Dziki koniu. Dziki Mustang szaleje. Dobra, idziemy. To się... O, bo widzisz, na granicy Krzeszowa Czadrowa jesteśmy. No, tak było. No i chodź pierwsza. Coś mówisz jeszcze? No chodź. Rottweiler raczej celu. No. Teraz koniki są zabawkami. Że tak powiem, znaczy atrakcją. Auto. Dla ludzi. Auto trzeba zejść na prawo. Dobrze, że w rów nie wjechała, nie? Najlepsi to są ludzie właśnie, jak się boją koni. Ale to ona ma takie autko małe, że ona nam nie wyjechała. No, a ona tutaj po tym domu. O, dzieci. O, dzieci. No chodź, 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 bo ja tak z tyłu tutaj nie mogę gadać. Iż z przodu bardziej. Dobra, jeszcze. Chodź, patrz, patrz, patrz. Moi drodzy, jesteśmy już w lesie. Zobaczcie, cisza, spokój.
i stamtąd przyszłyśmy za tej góry taki kawał drogi. No i jesteśmy już bliżej celu, bo to już właśnie w tym lesie jest to tajemnicze miejsce. Zaraz zobaczycie. Szymonka, jak się czujesz? Ja? Wszystko dobrze? Bym chciała... Nie, jest z ziemi, bo... Co? Ja bym chciała już być na miejscu. Chciałabym zjeść bułeczkę. I chciałabym wejść do wody, żeby to wymyć, to wszystko. I żeby mieć ładne zdjęcia. Z konie z białymi skarpetkami, a nie jakimiś... kolorowymi. Dobra, idźmy, bo tutaj dziki mustang. Widzicie teraz oka z dzikiego mustanga. W blisku zaraz mrówki ją pogryzą. Nie no, konie się tak chroniły od tych mrówek. Się nawet tarzały w mrowiskach kiedyś, jak były dzikie. Te mrówki coś tam pewnie zjadały. Jakieś owady. Już nie pamiętam, coś takiego czytam. Lewo, no. Które to lewo? A, bo Simonka nie odróżnia kierunków, zapomniałam. Tak. No mówiłam ci, że tu będzie mega błoto. Ja sobie idę laskiem. Ja mam gumowca. No można i tak. Idziemy. Dalsza część wędrówki. Nie no, zaczekajcie na mnie, nie. Ja cię sunę po tych chaszczach, ja mam chodzić. Nie zaczekają na mnie, no. A, dobra. Ja chciałam pakuć znowu nagrać, jak ładnie idzie w tym lesie, ale oczywiście musiałam na ścieżkę z powrotem przejść i się ustawić do mnie zadem. Super, koniu, thank you. Pakuś! Co tam patrzysz? Serio kupę będziesz robić? No fajnie. Super. Nagramy, jak koń kupę robi. Coś tam patrzy. Coś tam idzie? Nie. Nie wiem. Może tam szyszy. Może. Rip. Uwaga, pierwsza chwila, wrażenie Simonki. Wy już widzicie. Uwaga, Simonka. I co ty na to? Widziałaś, że istnieje takie miejsce? Nie, bo okazało się tyle i już się męczy. Zobaczcie to, moi drodzy. Tak, to jest to jeziorko ładne. Simonka nie dowierza. Dotarłyśmy w końcu. Po tyle czasu. Po tyle czasu? Super. Tu jest raj. No, dawaj, dawaj z końmi. Zobaczymy, czy jakoś wejdzie. No tak. Normalnie jest czysta woda. Co, pakuś, wchodzimy? Chodź, pakuś. Dobry. Konie. O, proszę bardzo. Jak ładnie. Chodź, bo jakuś wyjdzie. Kurde. A ta tam pływa. Hakuś, a bo ona tu, Hakuś już tu była. Dlatego. Hakuś, gdzie ty jesteś? Fajnie. Tak, który się położy teraz? Challenge. Ale zabawa. Ale koń szczęśliwy. Ojacie. Oj. Ten charczy. No wodę. Ja się nie dziwię, jak ona się położy. Serio, pakuś? Fajnie? No super. Ona pije i ten logo. Fajnie, dzięki. Nie będę musiała się męczyć z ochraniaczami. No super, koń. Fajnie, no szybkie mycie ochraniaczu.
Co tam szukasz, Hakuś? Serio? Trzasnęło. I to by było na koniec, moi drodzy, chlapania. Konie poszły jeść trawę. Super. Bardzo fajnie. Nie ma to jak zat nagrywać. O, co koniu? O, popatrzyła się Odziasz ładnie, co? Tak? Dobry koń. Tak, super. I ontek, run. Przecież on ci nie ucieknie. No puść go, normalnie on ci nie ucieknie. No ja się mogę założyć nawet. Co tam widzisz, koniu? Dobrze, jeszcze na koniec wam pokażę Hakuś drapiącą się o Ontario. I będziemy kończyć tego vlogaska, ten spacerek. Także oczywiście łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. I zrobimy sobie herbatkę. Dobra, trzymajcie się, cześć. Pondro.